Dzisiaj zajmiemy się bardzo wyczekiwaną na kanale rzeczą, czyli menu GUI. Wygląda to tak, że wpisujemy sobie komendę wybraną przez was. W moim przypadku jest to ukośnik menu i pojawia nam się takie menu. Ja użyłem sobie go tutaj do zrobienia takiego, powiedzmy, menu pomocy dla graczy, czyli mają tu jakieś wypisane komendy w przejrzysty sposób. Mamy również jakieś teleportacje na warpy chociażby, mamy na przykład odlinkowania do naszych sociali, więc takie rzeczy możecie robić z tym pluginem, ale tak naprawdę jest on tak szeroki, wielki i pozwala na tak dobrą customizację, że zrobicie z nim co tylko wam się podoba, jeżeli chodzi o temat Takich kafelków. Czyli na przykład, jeżeli macie jakiś plugin, który posiada tylko i wyłącznie komendy, a chcecie mu zrobić takie ładne menu w kafelkach, to nie ma problemu. Robicie to, podpinacie, możecie to wykorzystać również do na przykład zmiany serwerów, jak ja tutaj mam również śpięte. Dzisiaj opowiadam wam o tym całym moim menu, pokażę wam, jak to się robi. Więc odcinek bardzo przyjemny, fajny. Zaczynamy. Ok, więc tak naprawdę wszystko obsługuje nam plugin Deluxe Menus. E, oczywiście zagłębimy się troszkę później w inne sprawy, jak wygrywanie go. Mam tutaj przygotowane również jakieś inne linki, które nam pomogą w ustawieniu tego wszystkiego. Natomiast generalnie odpowiada za to po prostu plugin ten. Oto i. Jeżeli chodzi o wgrywanie, przejdziemy prosto do tego później, a teraz zagłębmy się już w konfigi. Ok, więc ja tutaj tworzę taki podział, żebyście ładnie wszystko widzieli. Podajemy mój po prostu serwer, mamy tutaj folder plugins, tak jak u was na, na hostingu, czy tam na kompie, czy gdzie tam macie serwerek. I mamy oczywiście tutaj folder deluxe-menus, po wrzuceniu do deluxe-menus on się generuje. Mamy tutaj deluxe menus w plikach, no i teraz wchodzimy sobie w ten oto folder. Wchodzimy sobie potem w GUI menus, czyli kolejny folder, i mamy tutaj generalnie główną zabawę. Jak widzicie, ja już mam troszkę tych plików. Wy na początek będziecie mieć tylko ten plik. Ten plik i ten plik, najpewniej te trzy. Więc, y, generalnie, ja te moje pliki zamieszczę Wam na moim Discordzie. Znajdziecie je na kanale, po prostu od, y, od jakiejś tam pomocy. Boże, te, teraz po prostu pojawia się napis, na jakim dokładnie kanale to się znajduje. Jeżeli kiedyś będą jakieś problemy z Discordem, tego tam nie będzie. No to znajdziecie w opisie tutaj link. Gdzie możecie pobrać po prostu paczkę tych, tych oto yy, pliczków. Bo nie opłaca się tego pisać od nowa, troszkę jest to denerwujące, zdecydowanie lepiej edytować koś pliki. Yy, ja się trochę tam już pobawiłem tymi plikami w życiu i... Stworzyłem dużo, dużo ich, także temi gdzieś tam skończy zostały i dzisiaj sobie je przyglądniemy. Oczywiście, plugin jest na tyle szeroki, że warto je tworzyć od podstaw te pliki. Ja robiłem o te w ten sposób, że po prostu przerabiałem te, które są na początku nam dane przez plugin, czyli te takie powiedzmy przykładowe pliczki. No to je przerabiałem i tworzyłem te moje. Natomiast, no jeżeli ktoś chce takie menu zrobić pomocy, no to. O wiele prościej będzie przebić moje, więc to, to się bardziej opłaca. No i na wiki pluginu znajdziecie dużo rzeczy, których nawet nie opiszę w tym parodniku, no bo temat jest tak rozległy, że byłoby to ciężko wszystko złapać, więc jeżeli potrzebujecie jakichś naprawdę e, w niestandardowych. Opcji to przeglądnicie wiki, ale też potem wam to wiki pokażę. Świętujemy nowego wspieracza. Kapis wykupił trzeci poziom wspierania, więc pojawia się na Witam Witamy kapis! Wielkie dzięki za wsparcie. I również bardzo dziękuję moim innym wspierającym, których teraz widzicie na ekranie. Dzięki wam ten kanał może rosnąć w siłę, jeżeli ty chcesz zobaczyć bonusy wspierających i. Pomóc w rozwijaniu tego kanału, możesz kliknąć ten guziczek na dole i obczaić temat. Dobra, zaczynajmy, bo nie ma co tutaj przedłużać. Mamy główne menu, ukośnik menu, otwieram się takie coś, i wejdźmy sobie w ten plik. Ten plik jest to menu.yml. Wchodzimy sobie. Ja przypomnę tutaj, że używam Notepada plus plus do edycji tego wszystkiego, żebym miał po prostu ładne poświetlenia i lecimy od początku. Mamy menu title, czyli generalnie ta nazwa widzicie ją w tym miejscu. Po prostu, jak ma się nazywać wasze menu w sensie to GUI. Następnie mamy komendy, które otwierają to menu, czyli to jest, wybieramy. W moim przypadku jest to menu panel, pomoc, help, czyli jak zobaczcie, wypiszę sobie help, to mamy również przekierowanie do tego menu, więc to tak wygląda. Size to jest oczywiście rozmiar tego menu, jak widzicie, tych kratek troszkę tutaj jest, jest ich 45, więc tutaj właśnie ten rozmiar wybieramy. Co ważne to jest zaznaczyć, nie możecie sobie wybrać np. 43, bo będzie nierówno. Tutaj chodzi o to, żeby była wartość. Jakby wielokrotnością dziewiątki. Więc jeżeli chcecie 5 rzędów, jest to 5 razy 9, więc mamy 45 wartość. Następnie możemy przejść do ustawienia itemów, jest to po prostu sekcja items i tutaj wypisujemy pierwszy itemek, jest to Glass 2, tu jest akurat jego nazwa, to możemy sobie nazwać jakkolwiek. Wybieramy jego materiał, tutaj jest ID po prostu tego materiału. Dobra, cofamy się leciutko, bo nie ma sensu, żebym to opisywał, to jest jakaś martwa sekcja, która kiedyś podczas ustawienia po prostu mi została. Chociaż możemy dokończyć, że tutaj wstawiamy ID materiału, a następnie wybieramy sloty, w jakich ma ten materiał się pojawiać, czyli gdyby to ID było prawidłowe, a w zasadzie tu najlepiej byłoby podać po prostu nazwę tego materiału, czy na przykład e, jakaś tam jakaś szybka, to na tych slotach ta szybka by się pojawiła. E, ale ja tu zrezygnowałem kiedyś z tych szybek, żeby tu była pusta, taka pusta przestrzeń, także po prostu można e, powielać ten bloczek na różne sloty właśnie w ten sposób, ale tak jak mówię tutaj w ogóle to, 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 to nie działa, możemy sobie wstawić ewentualnie szybkę. Dobra, ma uzupełnienie, bo widzę, że ta sekcja była troszkę martwa i jakby nieaktywna przez to, że był zły materiał. W miejscu materiału podujecie po prostu ID, znaczy nazwę dokładnie materiału z listy spigotowej, ta lista oczywiście też będzie w opisie, jest ona tutaj. Tak, prezentują się nasze bloki w formie tej prostu tego tekstu i te nazwy musimy używać, by wstawiać itemki. I teraz tak, wybraliśmy materiał, jest to czarna szybka i teraz wybieramy sobie sloty, w których ta szybka ma być. I teraz zobaczmy, jak to się prezentuje w naszym menu. Oczywiście, ja tutaj przy dokonywaniu zmian wpisuję zawsze DM Reload, żeby plugin wczytał ten konfig na nowo. No bo wcześniej to było 160 wpisane i teraz wpisujemy sobie kośnik menu i widzimy, że pojawiły się szybki na tych slotach. Generalnie jeżeli macie jeżeli coś Wam się kłóci i na przykład na slocie tym coś już jest, to ta szybka może Wam się nie wstawić, więc trzeba bardzo kontrolować, czy te sloty Wam się nie nachodzą więc tak to się prezentuje, wstawiły się cztery szybki, ich tutaj jest 5, więc ewidentnie jakieś dwa są nadpisane, już nie będę liczył, które to są, ale, ale sęk w tym, że można po prostu w bardzo prosty sposób zapełnić no po prostu wiele miejsc jednym blokiem, po prostu listując te sloty tutaj. Tutaj możemy nadać sobie imię, to nie ma imienia, możemy wpisać sobie test, ctrl s, zapisujemy plik, dm reload i zobaczmy sobie, czy imię się dodało, test dodane. Tu warto raczej wstawić sobie po prostu spację. Pyk, Ctrl S, żeby nie było tej nazwy, żeby po prostu było tak ładnie. O. Tak, więc z grubsza ta druga sekcja działa tak samo. Możemy po prostu dać inne bloki, inne sloty, ale to sobie usuwamy, bo to po prostu nie jest aktywne przez ten materiał. I przechodzimy już do konkretniejszych naszych bloków, czyli tych ładnych, tych, które już coś robią faktycznie. I pierwszy z nich to lobby. I teraz tak, mamy tutaj. Jego nazwę. Ja to nazywałem sobie po prostu, żebym wiedział na co, co to jest za bloczek. Jest to bloczek Lobby, czyli to będzie bloczek ten. I teraz mamy materiał. Jak widzicie, w materiale nie ma żadnego bloku, jak tutaj podawaliśmy, bo chcemy tutaj wstawić główkę. Jak widzicie, ta główka jest dość długim URL-em i już wam mówię, skąd ją wziąć. Główki bierzemy z Minecraft Heads. Po prostu wyszukujemy sobie, co nas interesuje. Mamy Player Heads, custom Heads, ale możemy również, tak jak mówię, skorzystać z tutaj wyszukiwarki. Czyli na przykład wpisujemy sobie Earth jako Ziemia i będziemy mieć główki Ziemi. Mamy jakieś gubeczki, możemy sobie na przykład użyć tego i kopiujemy sobie tutaj na dole jego value. Copy klikamy, mamy value, i teraz przechodzimy sobie do naszego konfigu i w tym miejscu wpisujemy value, ale pamiętamy, że to ma być w tym, jakby od tego miejsca, od tego myślnika, czyli dopiero od tej wartości a, bo jak sobie zobaczymy, value się zaczyna od tego a. Ważne jest to, żeby był ten jednak, nie wiem jak to nazwać, ten, ten prefiks, po prostu basehead, więc od tego momentu sobie to zaznaczamy, możemy sobie to usunąć. Widzimy, że została tylko ta część i CtrlV wklejamy tamto value, które było ze strony skopiowane. Plugin reloadujemy po zapisaniu pliku i powinno być to zmienione. Jak widzicie, się zmieniło. Także tak dodajemy sobie nasze główki w miejscu materiału. Następnie wybieramy slotik, czyli jest to 113. To już widzimy, że po prostu tu się to kłóciło, więc tu w ogóle bez sensu, żeby to była ta 13. Następnie, imię, oczywiście tutaj jest nazwa, zmień serwer, co widzimy tutaj, ale użyłem sobie po prostu heksowego kolorka. Teraz uwaga, co to heksowe kolorki. Od pewnej wersji Minecrafta, bo szczerze nie pamiętam jakiej, bodajże to pewnie było jeden... Jeden... 9,12, Ciężko mi powiedzieć, ale to, to już mniejsza to akurat. Dodano do Minecrafta możliwość heksowych kolorów, czyli po prostu jest to szersza gama kolorków niż te standardowe w Minecrafcie, można je robić lekko bardziej jaskrawe. No i jeżeli wybieramy sobie taki kolorek, tą stronkę oczywiście też podam wam w opisie, i kolorek wybrany... Powiedzmy, że taki nam zielony pasuje. Kopiujemy sobie tą wartość, ctrl-c, wchodzimy do naszego configu. Jeżeli chcemy, by nasz zmiń serwer miał ten kolorek, to wpisujemy sobie ten znaczek od kolorku w Minecrafcie, następnie hashtag, bo hashtagi jakby te, te, te heksowe kolorki po prostu wymagają hashtagu przed sobą. Wklejamy to, co skopiowaliśmy i nasz zmień serwer powinno być zielone. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w grze. Dem, reload, menu i mamy zielone. Możemy również to pogrubić, czyli przed tym po prostu napisem czyli przed zetem używamy znowu tego formatowania kolorów minecraftowego i dodajemy sobie lk ctrl s i teraz to będzie pogrubione więc jakby tak dzięki temu możemy używać sobie bardziej jaskrawych ogólnie po prostu kolorków o po prostu szerszej, e, szersze, o tych szerszych możliwościach ich jaskrawości jakieś tam e, widzicie, e, jak to się nazywa cholera, nie jestem grafikiem, ciężko mi to określić no tu mamy różne parametry e, i dzięki po prostu tym heksam kolorom możemy bardziej nad tym władać, ten nasz zielony może być, jak widzicie w wielu, wielu wielu e, odmianach tak ta, to nazwijmy już nie wnikajmy głębiej, no idziemy dalej mamy lore, czyli opis tego, jak widzimy mamy tutaj kliknij by zmienić serwer i oczywiście to sobie piszemy tutaj, tu akurat używamy zwykłego kolorku i mamy tutaj porządniejszą sekcję do całej magii, czyli do wykonywania komend. Left click commands pozwala nam na wstawienie tego, co się dzieje, kiedy klikniemy lewym przyciskiem myszy. W moim przypadku jest to tutaj taka, taki placeholder open GUI menu. Czyli po prostu otworzy inne menu o tej nazwie z tego pluginu. Czyli jeżeli ja mam plik, który otwiera się za pomocą komendy lobby, do tego pliku też potem przejdziemy, jest to templiczek. No to on po prostu, plugin nam po prostu templiczek otworzy. Więc to działa na tej zasadzie. Możemy sobie użyć również zmiennej message, i mamy tutaj, znaczy zmiennej placeholderu, no takiego prefiksu i po prostu to nam się wyśle do naszego gracza, kiedy tego użyje. Czyli jeżeli użyjemy sobie właśnie tego klocka, to jak widzimy, że otwieram się kolejne menu, to lobby, wykonam Wykonała się ta sekcja i również wykonała się sekcja od message, czyli mamy na czacie napisane, by wrócić do menu, użyj ukośnik menu. Jest to po prostu najzwyklejsza wiadomość. No i mamy również sound, możemy sobie słuchać jakiegoś tam chicken egg, możemy wstawić tutaj inne dźwięki ze spigota. To również zajdzie się na listach spigotowych, na zasadzie spigot, sound list, coś takiego, więc taki głos też możemy sobie dodać. No i generalnie na prawy przycisk, czyli w tej sekcji dodałem sobie dosłownie to samo, żeby działało tak samo. Ale mamy opcję rozdzielenia lewy przycisk, prawy przycisk, mogą to być różne rzeczy, różne funkcjonalności. E, na przykład kiedy robiłem kity na tym plegnie, żeby gracz widział podgląd co jest w danym kicie, no to lewym przyciskiem odbierało się kita, prawym przyciskiem podglądało się co jest w tym kicie, czyli otwierało się kolejne menu, więc jakby tutaj takie możliwości. E, no i mamy kolejne klocki, czyli komendy. Ja tutaj już po prostu przyspieszę, bo jak widzicie te rzeczy się powtarzają, materiały, sloty, imię, to wszystko się powtarza. E, jedynie tutaj nowość, czyli ten Prefix ten, ja wiem jak to nazwać w zasadzie, ten placeholder y, jest lekko inny, czyli player, i to jest wykonanie komendy przez gracza. Więc gracz wykona komendę, ukośnik komendy. Y, ja takiej y, wiadomości mam. To otwiera, ok, kolejny guI. Więc taką, taką komendę mam. Natomiast tutaj możecie po prostu umieścić komendy z Waszych innych pluginów, cokolwiek może się tutaj znaleźć. Po prostu ukoś... bez ukośnika wpisuję tutaj komendę, którą ma. Po prostu, która ma się wykonać jako gracz. Generalnie ja tu widzę, że użyłem tego player. Mógłbym to zrobić również w ten sposób, dlatego że ta ukośnik komendy, jest również z. Naszego Deluxe menu, więc jakby to jest też ten pliczek, o którym mówiłem tutaj w środku Lobby, także to w środku OpenGUI menu też by działało, no ale tutaj jest taka dowolność, że możemy sobie to wymieniać. No i znowu mamy Message Sound, więc to jest tak samo. Lecimy dalej, widzicie, że to wszystko się w zasadzie powtarza, są tylko inne główki, inne kolorki, inne sloty, więc na tej zasadzie tak naprawdę działa nasze całe pierwsze menu. I tutaj jeszcze jeden niuans, czyli w przypadku IS, czyli tego klocka od item shopu, możemy użyć sobie również tej zmiennej close, która nie, jakby nie potrzeba do niej dopisywać nic innego tutaj za nią. I ona nam po prostu zamyka to GUI, czyli w przypadku tego item shopa chce nam wysłać do gracza komendę z naszym item shopem, na przykład link i zamknąć od razu to menu. I wygląda to tak, że klikamy sobie, zamyka nam menu i od razu mamy na czacie napisane nasz item shop. Link. No i tu jakby był link, to ktoś by mógł kliknąć. No i teraz bardzo ważna rzecz, by nasze menu w grze działało, czyli jak sobie wpiszemy określenie menu i nam się tutaj wyświetla, to potrzebujemy w configu głównym, który jest po prostu tutaj w folderze deluxe-menus, czyli pluginy, deluxe-menus i tutaj jest folder główny, czyli przed wejściem w te inne pliczki nasze, to w configu głównym musimy sobie podlinkować wszystkie pliki, czyli guis-menus i tutaj linkujemy. Tu jest nazwa, ona może być jakakolwiek, ja po prostu robię zawsze tak, że ona jest taka sama jak nazwa tego pliku, piszemy file i game.yml. Czyli jeżeli mamy menu, to ja nazwałem menu, linkujemy file, to musi być akurat nazwane file już, i menu.ml. Dosłownie wpisujecie tu to samo, tu to samo z rozszerzeniem i działa. Czyli teraz może dla testu to usuńmy, żebyście zobaczyli efekt, usuwamy tą sekcję, czyli to podlinkowanie w konfigu, robimy DM Reload i teraz ukośnik menu no niestety nie działa. Jeżeli sobie to wrócimy, to sobie wracamy menu. File menu.eml, oczywiście to eml odnosi się do nazwy tej tutaj, menu.eml. I teraz konfig zapisany: dm reload, ukośnik menu działa. Także jest to bardzo ważne. Po prostu w tym konfigu głównym musicie dosłownie każdy swój plik, który tworzycie, podlinkować. I tak samo, jeżeli macie jakiś plik, a nie chcecie go stamtąd usuwać, bo może kiedyś się przyda, po prostu go stąd usuńcie, i tyle. I gotowe. Fajnie. On nie działa. Wasi gracze nic nie będą w tym pliku robić, a on jest yy, po prostu u was tutaj w tym folderze i go nie gubicie. Bardzo zawsze doceniam i jestem zadowolony, jeżeli zostawiacie lajki i komentarze, jakieś subiki, czyli po prostu znak po sobie, który pomoże rozwijać, powiększać ten kanał. Także yy, gorąco zachęcam i zapraszam do dalszego oglądania. <grych> Okej, okay, przeróbmy sobie w takim razie szybko GUI przydatne komendy. Tam również nie ma nic ekstra niesamowitego. Tak naprawdę yy, zobaczmy sobie jeszcze w menu, że do komend możemy przejść sobie, uwagę Uwaga, tak jak wcześniej zresztą nam było napisane, to była Ukośnik komendy. Komenda czyli ukośnik komendy możemy dostać się do tego menu i za to menu odpowiada pliczek komendy EML. jak sobie wejdziemy tutaj na górę to faktycznie mamy znowu ta komenda otwierająca ukośnik komendy więc tu możemy dopisywać inne jeszcze komendy które by to otwierały. Mamy oczywiście ten nagłówek jak poprzednio tu jest to samo jak widzicie ja te pliki kopiowałem sobie nawzajem bo jakby no tak najprościej się tworzy kolejne menu że kopiujecie poprzednie które stworzyliście i uzupełniacie je o inne dane więc tak, tak najszybciej to leci więc tutaj powyliłem ten błąd z tym materiałem 160 to w ogóle jest nieaktualne, ja to wrzucę w pliki do pobrania bez tej części. No i tutaj w zasadzie to samo, nie, czyli mamy markety, jest to ten, markety, markety, okej, okay, z jakiegoś powodu to się nazywa markety, również przez to kopiowanie, natomiast ja bym to nazywał gracz, bo to są komendy po prostu gracza, no i mamy wypisane po prostu w lore wszystkie komendy gracza z użyciem również tych heksowych kolorków i wygląda to tak, więc tak naprawdę tutaj to jak chcecie to tak to będzie wyglądać dla waszych graczy, no i po prostu opisałem w ten sposób wszystkie te Kafelki. No i tutaj jeszcze pod koniec, znaczy na koniec po prostu na dole każdego menu daje sobie klocek przejść do menu głównego i po prostu ten klocek jest taki sam w każdym moim menu i on po prostu cofa nas do menu, czyli gracz wywołuje komendę menu, więc otwiera mu się to menu, czyli w praktyce robimy tak. Tu klikamy sobie klocek i jesteśmy znowu tutaj, bo wykonaliśmy jako gracz komendę menu. Jak widzimy działka działa w ten sam sposób, czyli po prostu tutaj opisałem te komendy. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze sobie crafting. E, nie, tam nam Stepana warp crafting. E, pamiętam, że w jakiejś wersji e, miałem zrobione tak, że tutaj się klikały, otwierał się kolejny menu, które pokazywało ten crafting, więc tak też można robić. Po prostu stawiłem w kafelkach odpowiednie, e, po prostu odpowiednie klocki w odpowiednich miejscach i wyszedł crafting działki, więc tak można to też się bawić. E, przejdźmy do warpów. Warpy są też na tym samym patencie stworzone, czyli wchodzimy sobie w warps, otwiera to, otwierają to menu takie komendy. Tak sobie wypisałem, jeszcze połączyłem to w ogóle z zansiarasem, żeby ludziom po prostu nadpisało tą komendę. No i oczywiście wybieramy rozmiar, tu jest znowu ten błąd z tymi kafelkami, mamy info. No i tak naprawdę również używamy tego player, żeby gracz, od strony gracza wykonała się komenda warp info. No i w ten sposób jest ta info, daje nas na warp info, oczywiście tu żadnych warpów nie mam, no ale gdybyście mieli, no to, 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 to działa. No i shop już wam pokazywałem, więc teraz może te sociale, ale w zasadzie to również możecie przewidzieć jak to wygląda, sociale są zrobione również na tym samym patencie, czyli pek wchodzimy sobie. Mamy komendy otwierające, akurat ich zrobiłem dość dużo. No i lecimy na dół, i tak naprawdę wyskakuje po prostu graczowi wiadomość nasz Discord. I tutaj jest link do Discorda, i po prostu jest close, żeby to się zamknęło. Czyli kiedy klika ktoś Discord, dostaje link, to się zamyka i koniec tematu. Dobra, i na koniec, może zmienić serwer, bo to jest też dość ciekawe. Tutaj akurat robiłem to, kiedy miałem Bungee korda na sieci, więc tutaj pojawiają się, jak widzicie, placeholdery z Bungee czyli procent Bungee Advanced albo procent Bungee Survival RPG, albo Server Classic, więc jakby tutaj akurat jest to czysto placeholder z Bungee, ale do placeholderów jeszcze przejdziemy potem. I gdybym miał Bungee, pokazywałoby to po prostu liczbę graczy na tym podserwerze, żeby ktoś, kto chce nam przejść, widział. Ile tam gra osób? Tak po prostu taki, taki niuansik. E, no i jak to menu działa? Zobaczmy sobie je tutaj w plikach. To będzie nazywane najpewniej Lobby. Tak mi się wydaje, że to będzie nazwane Lobby. Lecimy sobie do góry. Mamy komendę Lobby. Mamy size 9. Jak widzicie, faktycznie jest mniejszy size. E, tutaj mamy też taką fajną opcję, czyli to coś, mo co możecie dodać do innych waszych konfigów, e, czyli register command. Jak widzę, że tu popełniłem błąd. Jest register, ma być register command, dm reload. I to sprawi, że wasze komendy się będzie tabować. Jak widzicie, na przykład menu potwierdza się na czerwono, że takiej komendy nie ma, a gdyby w pliku od menu była y, ta linika register command, to po prostu tabowałoby się. Jak widzicie, te komendy się tabują, no to to menu też by się tak tabowało. Lobby się teraz nie będzie tabować, dlatego że to wymaga startu serwera, więc gdybym całkowicie serwer zesetował i miałbym tą linijkę w tym pliku, to lobby by się automatycznie graczom tabowało. To jest bardzo pożyteczne, przydatne i łatwe graczom, jakby tą, tą nawigację po serwerze, więc to możecie sobie dodać do każdego konfigu. Jeżeli chcecie oczywiście, żeby ta komenda się ludziom tabowała. No i teraz co mamy w tym pliku? Może sobie to powiększę, żeby tak było jakoś troszkę bardziej. Mamy tutaj przede wszystkim dość ciekawą zabawę z tą nazwą. Czyli zobaczmy sobie tą nazwę. Okośnik lobby to była komenda. I jak widzicie, to jest gradient. I już wam pokazywałem jak robić gradienty, pokazywałem to już w wielu odcinkach, ale teraz też pokażę, żeby był, był poradnik kompletny. Wchodzimy sobie na stronkę RGB BeardFlop, i tutaj możemy sobie na przykład napisać, jak tam było napisane. Anarchia była napisana, czyli anarchia. Ustawiamy sobie kolorki, czyli na przykład no tak, jakieś tam dajmy kolorki. Mamy taki gradientik. To sobie zwyczajnie kopiujemy, możemy to jeszcze pogrubić w tym miejscu. Kopiujemy sobie ten napisik Wklejamy w nasz config jako w display name. Tutaj może do tego nowość, albo dobra, może bez tego nowość po prostu całość wklejmy, tak? Na całą szerokość tej linijki Ctrl S, dm reload. Opisujemy lobby i jak widzicie nasz Anarchia ma taki gradienty który ustawiliśmy, więc jakby tak się robi gradienty, w configu wygląda to troszkę strasznie, no ale tak musi wyglądać dlatego, że każda literka to tak jakby inny kolorek hexowy. No i tak samo lore jest po prostu zwyczajnie tutaj opisany, jakie ma tam feature na przykład ten tryb, to oczywiście co wstawicie to od was zależy, no i tu jest właśnie ten placeholder, jest to po prostu z pluginu placeholder API i Tutaj załadowałem sobie tak placeholder, żeby ściągnąć z bungee korda hmm, po prostu liczbę graczy. Oczywiście w tych menu możecie używać jakiekolwiek placeholdery z jakichkolwiek pluginów, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. No i teraz left click i right click, mamy tutaj po prostu taką, powiedzmy, ten placeholder. Dalej nie wiem, jak to nazywać ten prefix Connect. I on zapewnia nam właśnie to, że Deluxe Menu, czyli ten plugin od menu połączy nas z tym serwerem na Banji, czyli właśnie ten Deluxe Menus ma dużo tych takich swoich własnych prefiksów ułatwień, które nam pomagają tutaj, w tym wszystkim, gdyby to tego nie było, moglibyśmy wpisać, żeby player wykonał komendę, na przykład serwer a dwa Node i by go połączyło, nie? Ale po prostu mamy takie ułatwienia od Menus, więc sobie tego używamy. I ich jest dość sporo. No i na tym patencie działa dosłownie każdy tutaj ten serwer u mnie. Jak widzicie, tak samo. Także naprawdę to całe menu możecie sobie ustawiać jak tylko chcecie, pokazywać ludziom w ten sposób craftingi, podglądy kitów, odbieranie kitów, bo też można podpinać komendy, tak naprawdę łączenie z serwerami, wszystko wszystko do czego was tego nie wyobraźnia i czego potrzebujecie na serwerze i plugin jest świetny. Mówiłem, że przejdziemy sobie do wiki, dlatego że można znaleźć tu bardzo dużo informacji, jesteśmy, link też macie w opisie oczywiście, zakładka deluxe menus i macie tutaj wszystkie komendy, gdybyście się zgubili, różne permisje akurat tego nie ma dużo, bo oczywiście większość dzieje się w tych konfiguracjach, ustawiając te kafelki. Mamy tutaj opcję konfiguracji i jak widzicie, tutaj chociażby mamy te action types, ok, czyli to powiedzmy, że to były akcje. Ja tam różnie to nazywałem, ale to są akcje. Mamy tutaj tego playera, czyli że właśnie player wykonuje komendę. Tak naprawdę tutaj mamy na przykład konsolę, że konsola wykonuje komendę. No tego jest sporo, więc pozwolę sobie nie opisywać tego wszystkiego. Jeżeli potrzebujecie czegoś więcej, co pokazywałem w tym poradniku, to poczytajcie to wiki, tu macie naprawdę wszystkie informacje, ja mam broadcast dla wszystkich graczy, wiadomość na przykład, mam jakiś mini message na przykład, e, nawet ja nie wiem co to jest, bo, bo nigdy nie potrzebowałem tego używać, mamy JSON, czyli jakaś wiadomość się wyśle w formacie JSONowym, tego naprawdę jest sporo, mamy nawet jakieś give money, <laughs> czyli integracja z Voltem, czyli dość popularnym pluginem, który właśnie e, umożliwia e, ekonomię na serwerach, więc tego sery jest git dużo. No i oczywiście mamy opisane jeszcze jakieś delaye, to też są funkcje, których nie używałem, zwyczajnie nie potrzebowałem natomiast no fajnie, że ten plugin jest tak szeroko zrobiony i tu można się tym wszystkim bawić. Macie tu naprawdę jakieś przykłady opisane, tutaj są jakieś w ogóle inwertory type czyli na przykład ten menu nie musi być jako skrzynia, tak jak my mamy tutaj jako menu, to może być w ogóle jako jakieś tam inne te po prostu GUI minecraftowe, chociażby do enchantu czy, czy coś takiego, więc jakby no naprawdę możliwości jest ultra dużo i na tym można zbudować no kurde stomowego serwera na tej GUI, także świetna, świetna sprawa. Także no ja nawet tego wiki całego nie będę opisywał. Obczajcie sobie to, jeżeli potrzebujecie. Myślę, że 90% ludzi zadowoli się tym, co ja pokazałem przed chwilą i sobie te kl kliki pokopiuję, ale no gdyby ktoś tam chciał troszkę się bardziej zagłębić, no to jak najbardziej warto. Dobra, teraz sprawa placeholderów. Odpowiadam za to plugin placeholder API, czyli ten oto no plugin i możemy sobie dzięki niemu używać różnych placeholderów z różnych pluginów. Czyli na przykład jeżeli mamy plugin na Gildie, to on będzie posiadał swój placeholder. I teraz co nam ten placeholder daje? Już tłumaczę. Wyszukajmy sobie najpierw w jakiś plugin na gildie, mamy tutaj zakładkę z pluginami oczywiście wszystkie linki też macie na dole i poszukajmy sobie tutaj może na f funny guilds przykładowo bardzo popularny w Polsce plugin funny guilds i mamy tutaj na przykład funny guilds guilds Fanny guilds, users. I każdy ten placeholder odpowiada za coś. Generalnie łatwo domyśle się za co, można również to testować albo znaleźć na przykład na stronie Fany, guilds, opis tego wszystkiego, czyli na przykład Fany, guilds, devs odpisuje, najpewniej pokazuje to jej liczbę śmierci, czyli jeżeli wstawimy to w nasze menu i odpowiednio nasz placeholder API będzie wgrany na serwer, to będzie. Po prostu zamiast tych procentów menu nam pokazywało liczbę śmierci danego gracza, który patrzy w to menu. Więc jakby dzięki temu możemy sobie wstawiać w, ten, w to nasze menu różne interaktywne rzeczy, jakieś statystyki graczy, możemy zrobić panel, na przykład profil gracza i pokazywać tam jego staty, czy jakieś rankingi, naprawdę możliwości jest ultra dużo, tak że tymi placeholderami możemy się bawić. I teraz jeżeli jesteśmy na serwerze i chcemy użyć jakiegoś placeholderu i mamy oczywiście wygrany plugin placeholder API na serwer, to używamy sobie komendy papi ecloud download i na przykład... Fane guilds, e, chyba, że go nie ma, jeżeli go nie ma, to znaczy A jest na tej liście, którą widzimy po lewej, to znaczy, że plugin jest automatycznie wgrywany, więc nie musimy tego robić, ale zdarza się również bardzo często tak, że zwyczajnie tych pluginów nie ma, na przykład Volta, musimy sobie dograć samemu. Więc jeżeli chcemy używać placeholderów z Volta, musimy najpierw wykonać to właśnie tą komendę do pobrania tego wszystkiego. I po prostu klikamy Enter, to się wszystko pobiera. Możemy sobie papier reload wstawić. I od teraz nasze placeholdery z Volta, które możemy zresztą też wyszuka wyszukać na tej liście. Volt tutaj w tym miejscu no i tych placeholderów teraz możemy używać w naszych innych pluginach takich jak menu, scoreboard, tab i w zasadzie wszędzie gdzie tego chcemy więc co do wgrywania pluginu wystarczy oczywiście wrzucić go w pliki mamy tutaj wszystko opisane no i jeżeli oczywiście chcemy używać placeholderów trzeba pobrać plugin placeholder api jego również wrzucacie w pliki jak widzicie sobie w pluginsy o nie tutaj, <głys> pluginsy i mamy tutaj sobie takie deluxe menus i mamy sobie takie placeholder api i wszystko hula. Jeżeli nie używacie placeholderów, to placeholder API nie ładujecie. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli poradnik Ci pomógł, może zostawić lajka, komentarz, subika świetny plugin, świetne rozwiązania. Mam nadzieję, że Ci się bardzo przyda. Ja bardzo lubię Deluxe Menus i widzimy się w kolejnych materiałach. Siemano!